Wincenty Kadubek znany jest w historii Kościoła nie tylko jako biskup, ale także jako inicjator umieszczania wiecznych lampek przy tabernakulach. Charakteryzowała go bowiem, według badaczy, miłość Boga ponad wszystko, miłość do Kościoła, miłość do Ojczyzny, o czym dowiadujemy się z kronik, a siły czerpał, adorując Najświętszy Sakrament Eucharystii, czego uczył się od swojej patronki, Najświętszej Marii Panny, którą bardzo czcił. Znajdujemy się w Bazylice Katedralnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu, w której przechowywane są relikwie błogosławionego Wincentego Kadubka sprowadzone przez biskupa Józefa Joachima Goldmana 11 października 1845 roku. Błogosławiony Wincenty urodził się około 1154 roku w Karwowie pod Włostowem na terenie obecnej diecezji sandomierskiej, dawnej krakowskiej. Znajdujemy się w małej miejscowości Karwów w powiecie opatowskim, w parafii Włostów, należącej do diecezji sandomierskiej. Do dzisiaj lokalna ludność tutaj przychodzi i czci swojego patrona właśnie w Karwowie, w miejscowości, gdzie przyszedł na świat. Tutaj znajduje się górka, gdzie miało znajdować się domostwo rodziców Bogusława i Benigny, rodziców Wincentego, a tu obok tej kapliczki znajduje się także źródło, gdzie miejscowa ludność, ale także goście z całej Małopolski, z Świętokrzyskiego przyjeżdżają, korzystają z wody, wierząc, że jest to woda cudowna. Przede wszystkim ma pomagać na różnego rodzaju choroby oczu. Młody Wincenty najprawdopodobniej pobierał nauki tu w Sandomierzu w szkole kolegiackiej. Następnie studiował w Bolonii lub w Paryżu, gdzie zdobył tytuł magistra. Powrócił do kancelarii króla Kazimierza Sprawiedliwego. Jeden z dokumentów wydany w Opatowie świadczy o tym, ponieważ złożył tam swój podpis. W 1194 roku został prepozytem kolegiackiej kapituły sandomierskiej. W kapitule katedralnej na czele stoi prepozyt, czyli przewodniczący, ten, który dawniej zarządzał dobrami materialnymi, ponieważ kapituła była dobrze uposażona i kierował życiem liturgicznym. Dzisiaj po latach możemy powiedzieć, że prepozyt ma za zadanie organizowanie życia liturgicznego pośród prałatów, kanoników. Po kilku latach pasterzowania w Sandomierzu 11 września 1207 roku jako pierwszy w historii Kościoła w Polsce został wybrany przez głosowanie księży biskupem krakowskim. Z Bulli Innocentego III wiadomo, od 18 marca 1208 roku po konsekracji biskupiej 24 maja do roku 1218 zarządzał diecezją krakowską. Po 10 latach zasiadania na stolicy biskupiej w Krakowie zrezygnował ze sprawowanego urzędu i przeniósł się do klasztoru Cystersów w Jędrzejowie. Jak mówi tradycja, przychodzi do Jędrzejowa na piechotę boso. Na jego spotkanie wychodzi cały konwent mnichów jędrzejowskich na czele z opatem Teodorykiem, którzy witają wędrowca, a ten pokornie prosi o przyjęcie do naszego klasztoru, w którym spędza 5 ostatnich lat swojego życia i między innymi kończy 4. część największego swego dzieła, Kroniki Polaków, Kroniki Polonorum. Na pamiątkę tego wydarzenia
przybycia mistrza Wincentego do Jędrzejowa usypano kopiec zwany Kopcem Spotkania, który przypomina wszystkim mieszkańcom naszego miasta, a także okolicznych miejscowości o tym wielkim wydarzeniu. Wincenty Kadłubek umarł 8 marca 1223 roku w opinii świętości. Po pogrzebie szybko rozwija się jego kult, dzięki czemu władze kościelne rozpoczęły jego proces beatyfikacyjny, który trwał około 500 lat. Mistrz Wincenty umiera 8 marca 1223 roku i zostaje pochowany, jak czytamy u Jana Długosza w Liber Beneficiorum, w połowie chóru zakonnego. I po jego śmierci ludzie doznają obfitych łask i cudów przez jego wstawiennictwo. Stąd 8 sierpnia 1633 roku krypta, w której zostały złożone szczątki Wincentego, zostaje otwarta, a jego, jak się okazuje, ciało nienaruszone, wydobyte. Wtedy w kościele miał się unosić zapach kwiatów, który dla nas wierzących symbolizuje świętość danej osoby. Już dziś szykujemy się do obchodów odpustu dorocznego błogosławionego Wincentego, ale też do obchodów jubileuszu 800-lecia jego śmierci, które odbędą się w 2023 roku.